Siemanko, jestem Werte, ze mną jest Ula. Siema! Jesteśmy na Minecraft Hardcore Single Player. Trochę sobie tutaj tą jaskinię rozkopałem. W której się zatrzymaliśmy na ostatnim końcu odcinka, tak, że tak powiem. Ja sobie poprzepalałem jedzonko. Czapka. Czapkę zakładam. Diorytów sobie wykopałem, bo to trochę było od razu przerobiło na takie ozdobne bloki. I czas się stąd zmywać! To jest takie fajne wyjście. Okej. Okay. Nie ogar. Super. Cześć, kurczak. Dobrze. Dobrze. Nie pamiętam, w którą stronę mamy iść. Załóżmy. Czekajcie. W tą stronę mam iść. Dobra. W tą stronę mam iść. Ja tutaj się orientuję po słońcu. Jak to wszystko jest. Akurat robi się zachód. Akurat się robi noc. Akurat się robi wszystko, czego chcemy, żeby zapolować na etki. Fajne drzewo, nie? Mhm. Lecimy. Jak widzicie, ekwipunek mam trochę strasznie zafajdany. Musiałem się pozbyć jednej strzały. What? A, stąd zabiera. Dobra. Żeby nie zabierało mi miejsca. Tak. Właśnie, mamy pełny ekwipunek praktycznie. Ula tutaj proponowała, żeby na jakąś jaskinię pójść. Ale kurczę, właśnie... To byłoby trudne do ogarnięcia troszkę. Chyba żebyśmy brali tylko jakieś diamenty. Tylko i złoto. Coś... Złoto. Jest lawa. No ty masz feather falling, więc... No mam feather falling. Na pewno? Tak. Uiii! Oho! Okej. Okay. Mam feather falling, ale... Nie jest aż taki piękny on. Bo to ma łagodzić, a nie niwelować. Śmiałbym się, jakbym zginął. Tak bym się śmiał. Tak, o, mam feather falling i tak... No, tak. Miałem feather falling. Tak, widzowie. Tak się skończyła przygoda. To dzisiaj ze swoim królikiem byłem u nie fryzjera, tylko u weterynarza. To było straszne. Tak tyle czekać. Jak w polskim szpitalu dosłownie. Tak. 2 godziny czekania, żeby pójść i załatwić temat w 3 minuty. No. To jest to, o czym wszyscy marzą. Czarna owca! Zostawiam. Nie zostawiam. No to widzę zimowe tereny. To mi to ni grzyb się nie trzyma z moją koncepcją pustyni. Co nie? No. Tak jakby ktoś pytał, czemu mnie nie ma na kamerce. Jestem dalej chora i dalej wyglądam jak gówno. Nie wygląda jak gówno, bo wygląda bardzo ładnie. Która była u fryzjera wczoraj? Przedwczoraj. Przedwczoraj. Tak szybko ten czas leci. Przedwczoraj. Nie, bo chciałem coś powiedzieć, ale mi wyleciał z głowy. Coś chciałem dopowiedzieć do tego. Ale jest chora i wygląda jak osoba chora. Jak gówno. Nie. Schron na noc. No nie powiedziałem. Nie, to jest jakieś jaskinie. Znaczy ja i tak schronu na noc nie potrzebuję. Bo... To jakieś magiczne przejście. Tak, to jest jaskinia jakaś wielka. Zjedz coś. Bardzo wielka. Zjedz coś, bo cię zjedzą. Właśnie, skoro taka mowa, że w pełni są te etki, to dzisiaj ni grzyba nie ma pełni niestety. Kurde, weź tu traf na Endermana, musi być po prostu mega koksem. Tylko idę na pustynię, zanim ja dotrę na pustynię, to już pełni na pewno będzie. Cześć ziomuś, nie wybuchaj. Dziękuję. Bardzo mi pomagasz w mojej alchemii. Nie, jestem pewna, czy gunpowder jest ci potrzebny. Rzucanych potek. A po co się rzucane potki? Żeby mógł rzucać w smoka. Działają w ogóle potki na smoka? Kolejna nowa. Nie, myślę, że jak ktoś by dorzucił do smoka potko, to byłby koksem. Ale to już inny temat. Może smok by akurat ci dawał. Chyba, że na niego wskoczy. No nie wiem. No wtedy jest go łatwo bić, tylko później spaść z takiej wysokości. Tak, na smoka nie da się wskoczyć. Jak to się nie da wskoczyć? No nie da. Próbowałeś? Chyba, że ja o czymś nie wiem. Z reguły mopki w Minecraftie są takie, że się wskoczy na niej i się prześwituje. O ty kamperze, Marian! Wskakuje się na mopki i się na dół spada. Przezroczyste te ściany, jak to się mówi. Gra. Cześć, Creeper, jak się bawisz? Tu nie byłeś przypadkiem ostatnio? Nie, cały czas idę w dobrą stronę. A w sensie w poprzednim odcinku nie byłeś tutaj? Czy cię creepery nie buchały? Nie, to nie tutaj. Tam było dużo tego, mossy stone'a.
tutaj nie ma, to są krowy. Właśnie na krowy miałem polować. A po co? Jak to możliwe? Cześć. Po co na krowy? Bo nie miałem tego. Sztejków miałem mniej niż wszystkiego innego. Akurat na podróż. Kurde, ile was tu jest? Ale one jakieś niogary, nie reagują na to, że tu stoję. Ej, kto... A, ty wernisz, cześć. Ty, Marian, cześć. Nie ogary. Ktoś mówił, że kartofla nie zebrałem. Sorry, ziemniaka nie zebrałem. Ale już masz ziemniaki chyba, nie? Tak, mam ziemniaki, ale ktoś tam pisał, że nie zebrałem ziemniaków, bo z zombiaka zdropiły. Ale mamy ziemniaki. Wiesz co, takie tutaj zacięcie biłem dookoła, że już nie wiem, w którą stronę idzie jest ten księżyc. W tą stronę. No ty kurde cholero. Jasna. Wystarczy tyle. Dobra, jako że mam dużo strzał. Ktoś musi... no laga. Jak dostał, tak poczekaj chwilę i tak jak w kreskówkach. O, coś tu mam. O, boli. Etki, jesteście tutaj na polach, też się powinniście pojawiać. No nie biegajcie. Nie biegajcie, zombiaki. Nie bądźcie jak wasi malutcy towarzysze. No patrz, no nie ma. Czy tu się nie świeci? No świeci się. A to lawa, myślałem, że to jest pochodnia o to. Ja też. Taki sam miałem przez chwilę, co? Jakim cudem. Ej, one biegają faktycznie. A, dropuj to. Super. Nie, sorry koledzy, nie, ja od was idę. No chyba faktycznie będę musiał się tutaj zakampić. Minecrafta zostawić na kilka godzin odpalonego. Tak nie dłużej, żeby mi się to palenie zrobiło, no bo zobacz. Etków tyle co napłakać dosłownie. Tyle co kot napłakał, co mówi. Tyle co nasikać. To w twoim przypadku to dużo. Sorry. Wiesz co, widzowie? Będziecie musieli mi zaproponować. Co tak oprócz etków mogę szukać w tej wyprawie, co widzę Epickiej Góry? Jest etek, jest etek. Kurde. Ciota. A patrz, no sam do mnie idzie, no. Ej. Nie wkurzaj, jest! Ha, jedna perła. I jesteśmy o krok bliżej wygrania złotej maski. Dziękuję, pozdrawiam. Co, solo? Solo? Sorry, przegrałeś. Łuk zdropiłeś, po co mi łuk, człowieku? Zastanów ty się następnym razem, jak będziesz łuk dropił. Po co mi łuk? Może więcej jadków? Ale tam tych kurczaków jest. Może faktycznie się tak przy okazji do jakiejś jaskini wybierzemy? Może. Wykopiemy parę diaksów. Po co ci więcej diaksów? No nie wiem, jakby mięczam, by nie wchodziły dobre, na przykład. Są grzybki. O ty w dupę, Ferdek kiepski tutaj nas przywitał. No. Skupał, ale zawsze eksp. To jest tak ciekawie. Mucho, nie kochamy cię stąd. Paetki. Ja widzę. No, trzy etki. Ten dzień nastał, kiedy w odcinku znalazłem więcej niż jednego etka. Poznaj moją szczałę. Patrzysz się na moją strzałę, ziom. Moją strzałę. A kto to ci strzelił w dupeczkę? A to ja. Dobra, Edek, no hard feelings. Ty w dupę, chamie, zaś kam. No nie, do lawy. Co za górki? O, dupa, mam mało życia. Nie! To. O, shit, ma. Don't shoot at me. At me. At my balls, chciałem powiedzieć. Ej, to było niebezpieczne spotkanie. Kurde. A ty karta ferdek. No odczepcie się, my tu mamy czyste solo. Minecraft solo z Huśkiem. Ilu ich tu jest? Zobacz, widzisz to? No oni się nawet tobą nie interesowali. Ale ja się nimi interesowałem.
No patrz, no ty się, no... No. Zaraz ci Edeks ucieknie. Poznaj mój mieczyk, ziomek. 4 dopiero już 2 randki wypadły. Tamten cię nic nie trafił. O nie. Wydawało mi się, że widziałem tego strusia, ale to nie mody. To królik jakiś taki. Mhm. Zobacz. To baniek, coś baniek. Chciałem, że mnie pobije. Taki byłby zły. Czy mi się wydaje, że jeszcze jeden Edek gdzieś powinien być? Przetepał się, bo wpadł do lawy. Tyk. Edku, nie bądź tam niezły. Ja chciałem dobrze. Chciałem szkieleta zdjąć na ciebie. Edek. Załatwmy to jak ja z Edkiem. Zaswędziało. No kurde, no Edek mi spitolił. To jest smutne. No. Ale jakby nie patrzeć, podwoiłem moje perły. Cześć, szwagier. Cienias. A to fajne. Nie. W Minecraftie na hardkorowo przy domku też miałem tak coś dalej, pamiętam. Ale już nie ma, umarłem, zginąłem w neterze. Nie miałem featherfoli. Patrz, widzisz to? Co? Coś to czarne? No. Może tam jest, kurczę, twierdza pod wodą. Albo to była zbugowana woda, no nie. To twoja wina. Nie, to zobacz, może to nie jest pod wodą. To jest Minecraft. Tu można sobie odświeżyć. Czas. Nie umrę jak JJ Joker. No JJ. Kurczę, żebyście wy widzieli JJ, po śmierci zarosło mu się obczajecie. No. JJ ma brodę teraz taką aż po kolano. Nie no, aż takie to jeszcze nie ma. Trzeba dodać jeszcze, bo za każdym razem jak widzimy JJ, on ma coraz dłuższą brodę. To fakt. No. To jest masakra. W tym roku, znaczy na Woodstocku jak wstawili zdjęcie z JJ-em, jeszcze go nie widzieliśmy z taką brodą, ale normalnie już go można nie rozpoznać. Może on to specjalnie robi, żeby go nie rozpoznać. Możliwe, no bo... Urodzinka jest. Co tu się dzieje? Ktoś go puścił. Ja myślę, że on coś... Tato, nie! Nie opuszczaj nas. Nie, jednak go kochają, dobra. Nie mogę być taki... Nie mogę być taki zły. Zostawimy je w spokoju. Przypomniało mi się, bo ktoś mnie pytał, co sądzę na temat tego, że Microsoft wykupił Mojang. Tak, całą firmę sobie wykupili. Wszelkie prawa, ale nadal jest Mojang jako Mojang. Notch zgarnął praktycznie cały hajs, czyli 2,5 miliarda dolarów za Minecrafta i za inne gierki. I stwierdził, że aha, mam hajs, uciekam, sorry. Tak to było, Notcha już niestety nie będzie w ekipie Minecraftowej, znaczy niestety, on już od dawna nic tam nie robił, tylko tam, wiecie, Notch Minecraft. Okay. O, w pyta, zobaczcie tam, ja tam idę. A po co? Nie wiem, fajnie wygląda, ale tam nią... Na pustynię miałeś iść. No tak, ale tam nad idę. No, co sądzę na ten temat? Sądzę tak, że skoro Microsoft wykupił Minecrafta, to Minecrafta wreszcie mogą jakoś naprawić. Tak, naprawić. To znaczy, że ja nie mam teraz 60 FPS-ów jak nagrywam, tylko będę miał 1000 FPS-ów jak będę nagrywał. Ludzie ze słabymi komputerami będą mogli normalnie grać w Minecrafta i to jeszcze na shaderach. No to sorry, no jak popatrzcie na taką grafikę, to ludzie potrafili robić takie gry już no grubo 15 lat temu. Znaczy to, takie to nie, ale graficznie. Czy to jest tekstur pak, na defaultowym to. Także będzie o wiele lepiej chodził, o ile to zrobią, chyba że zostaną przy Javie, jak to cały czas są przy Javie, to wtedy tak nie będzie. Także w Minecrafta mogą być jeszcze ludzie. Co prawda może Microsoft coś takiego zrobić, jak wyjdzie Minecraft 2.0, to już to będzie jako oddzielna gra. Wiecie, pozmieniam dużo rzeczy, trzeba będzie jeszcze raz kupić premium. Znaczy nie premium, tylko grę. To już będzie troszkę inaczej działało. Będę utępić już piractwo. Nie to co Notch, co stwierdził, mam wywalone na to. I tak mam pieniążki.
w sumie teraz też mam bardzo dużo pieniążka. No. Także mogę tak coś prowadzić. Mogę wprowadzić też abonament, na przykład nagranie multiplayer, jakby to chcieli połączyć z Xboxem tak strasznie bardzo. Czy na Xboxa jest normalnie Minecraft. Także nie wiem. Co jeszcze może być dobrego, co jeszcze może być złego? Ula, co myślisz? Tak. Może blue screen wyskoczyć czasem. No, bardziej myślałem, że pod hajs to będzie leciało, no bo w końcu jakoś muszę odzyskać te pieniądze. No. Także nie wiem, zobaczymy. Też mi się wydaje, że gra jeszcze raz wyjdzie. W ogóle co, Notch odszedł, jakiś jeszcze dwóch typków odeszło, ale taki główny programista, który tego Minecrafta przejął jakiś czas temu, że tylko on, że już Notch tam nic nie kminił, tylko tam sobie siedział i tak wychodzi nową wersja Minecrafta. Został, także cały czas Minecraft będzie szedł w dobrym kierunku według mnie. Nawet i lepszym. O, patrz, kolejne się pali. Ale co stwierdzi, żeby Microsoft... Nie, co Microsoft stwierdzi, żeby zarobić hajsy, to już inna kwestia. Ja jestem tylko za tym, żeby po prostu dało się mody robić do Minecrafta. Jak już na przykład coś pozmieniają tak bardzo. No, także pogadaliśmy sobie na ten temat elegancko. Jak coś jeszcze mi przyjdzie do głowy z tematem, to wam powiem. To trafiliśmy na kolejny las. Kolejny las. Grzybowy las. Grzybki. W moim domku też są grzybki. Może mi się świat zresetował, mnie teleportnęło. Będę przy domku. To byłoby ciekawe. Nie. Taka inicjatywa. Może ściągnąć sobie program, który mi pokaże, gdzie jest pustynia najbliższa. Taki mały hitting. Co, Ula? Jak chcesz. Tak jak będziemy błądzić, to już chyba trzeci odcinek z wyprawy. W ogóle widzowie, jak chcecie o czymś pogadać na takiej wyprawie, znaczy jakiś temat mi zapodać, właśnie tutaj Microsoft z czymś tam, to jak najbardziej. Pytajcie, proponujcie. Czy ten świat posiada jedną małą pustynię? Tam nawet nie ma pustyni. O kurczę, kolejne jakieś epickie góry. Oj. Jest pustynia, zobaczcie. Cześć, dziurko, zostaniesz moim przyjacielem. O nie. Chcę być twoim przyjacielem. Dlatego cię zabiłem. Właśnie tak. No. Nie, panie Flintstone, nie róbmy takich żartów. Aha. Dobra, zjedzmy. Widzę, że kurczę, chyba nie lubią gości. Nie spodziewaliście się gości, co? Hej? Co to? Andesit. 2, 3, 4. Pewnie też jako zdobny działa. No, oczywiście. Andesit. No zobacz, że te bloki wszystkie podobnie wyglądają. Czekaj, tutaj tak i tak. Wezmę nie kobla, tylko... Bioryt. Pyk. I teraz... Granit. Nie, ten... Tak to wygląda. Ten szary mi się podoba. Andesit? Mhm. No dobra. Okej, widzowie, także piszcie, co myślicie o tym odcinku. Napiszcie, co dalej robić, czy mam coś dalej szukać, czy sobie jakimś programem sprawdzić. Gdzie coś się może znajdować dalej, czy cokolwiek. A my się z wami żegnamy. To był kolejny odcinek Hardcora w poszukiwaniu Edków. Niestety Edki nas nie lubią. Właśnie napiszcie też, czy może sobie samemu poczekać na pełnię księżyca. Ewentualnie samemu poszukać pustyni jakiejś i wtedy będzie pełnie i będzie elegancko. I będzie fajnie, także zostawcie lajka, zostawcie koniecznie komentarz o tym, co myślicie. Jeżeli niestety nie macie żadnych pomysłów, co by mi napisać, napiszcie żelazo albo ruda żelaza. Wystarczy ruda. Ruda. Tak. I dodajcie do ulubionych, bo zrobicie na fajnie. Kamerka przestała nagrywać idealnie, także na razie i cześć, hej! Pa, pa!